Z dawna Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów słowo. Gdyś pod krzyżem Syna stała, na Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów słowo Maryjo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiaj w naszej parafii wielkie święto. To odpust parafialny. To samo niebo otwiera się dla nas i pragnie zlewać na nas zdroje łask. Dzisiaj jesteśmy tak licznie zgromadzeni wraz z kapłanami, z księdzem dziekanem, z księdzem proboszczem, z księdzem proboszczem z Trzcinicy i z wami wszystkimi tutaj, aby prosić Matkę Najświętszą, Królową Świata, aby była z nami w różnych chwilach naszego życia i w tych radosnych, ale i w tych trudnych, których przecież życie nam nie szczędzi każdego dnia. Dlatego dzisiaj, przeżywając jej wstawiennictwa, pragniemy prosić dobrego Boga, aby zawsze nam błogosławił, aby był z nami, aby pocieszał, aby wskazywał drogę, a przede wszystkim aby wiódł nas ku świętości, bo to jest nasze zadanie i cel naszego życia. Dlatego też podczas tej mszy świętej będziemy modlić się w intencji was wszystkich, drodzy parafianie, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, a dla tych, którzy już przeszli do życia wiecznego, o radość życia wiecznego, księża koncelebranci polecają Panu Bogu intencje wiadome. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, moje wina, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, dziś grzechy święta, dziś grzechy święta, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Panie Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy dzięki jej wstawiennictwu osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak śladują żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś Jego ciężkie jarzmo i drążek na Jego ramieniu, pręd Jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dzieci nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana dostępu tego dokona. Oto słowo Boże. Jesteś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki. Alleluja, alleluja. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to rzekła Maryja do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy współbracia kapłani, siostry i bracia, dzisiaj wielkie święto, bo Matka Boża pragnie nam przypomnieć, że jest naszą Matką. I pośród tych wielu tytułów, którymi określamy Matkę Najświętszą, którymi pozdrawiamy Maryję z Nazaretu, jest również tytuł Królowej, Królowej Świata. Już w IV wieku ojcowie Kościoła posługiwali się tym tytułem, by wyrazić dostojeństwo Matki Najświętszej, ale i również udział w jej, w królewskości jej Syna Jezusa Chrystusa. Oficjalnie to święto zostało nie tak dawno wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1954 roku, ale początkowo było ono obchodzone 31 maja. Po reformie kalendarza liturgicznego pięknie wpisuje się ono w dzień 22 sierpnia. Zobaczcie, dokładnie tydzień po uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, by lepiej oddać istotę tego święta. Zauważcie, kiedy bierzemy do ręki różaniec, kiedy rozważamy tajemnice chwalebne różańca świętego, to nawet chronologicznie tajemnica czwarta jest wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Dopiero piąta ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Świata. Siostry i bracia, ale zobaczcie, to królowanie Maryi, ono nie jest takim królowaniem, jakie może my w pierwszym momencie, czy w pierwszym momencie przychodzi nam na myśl. To nie jest takie doczesne królowanie, to nie jest przestawianie człowieka, to nie jest wywyższanie się nad drugim człowiekiem.
królować w Królestwie Chrystusa, bo o takie królowanie w istocie chodzi, to o wiele więcej niż tylko królować na wszystkich nawet tronach świata. Królestwo Chrystusa to nie triumf ludzkiej potęgi, siły, wielkości, kto jest większy, ale to jest triumf miłości, triumf dobra nad złem, o czym dzisiaj, wydaje mi się, świat bardzo zapomniał. Królowanie Maryi to uczestnictwo w tym triumfie jej Syna i to uczestnictwo od samego początku, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii dzisiaj, od momentu poczęcia Jezusa Chrystusa. To uczestnictwo Maryi nie skłania jej do wynoszenia się, ale właśnie do pokornej służby i dawania świadectwa wierności Synowi i Jego Królestwu. A zobacz, jak dzisiaj słowo służba zostało sponiewierane. Ktoś, kto służy, uważany jest za kogoś gorszego. A Maryja dzisiaj pokazuje nam, że królować, to znaczy przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi. Królować to nieść Boga drugiemu człowiekowi poprzez naszą pracę. Dzisiejsza Ewangelia jest przepiękna, my ją nieraz słyszymy. To scena zwiastowania. Scena, która rozegrała się w małej miejscowości na północy Izraela. I ona nie była przypadkiem, kiedy Bóg, w tym przypadku posyła swego anioła, stanął przed drzwiami domu w Nazarecie. Powiedzielibyśmy po ludzku, na pewno mocno mu biło serce. Co odpowie Maryja? I zobacz, to nie Maryja szuka Boga, ale to On jej poszukiwał. Ewangelista święty Łukasz nic nam nie mówi, nie pisze, w jakich okolicznościach Bóg odnalazł Maryję, co wówczas robiła. Ale są pewne źródła, chociażby tak zwane apokryfy, czyli pisma, które nie weszły w kanon ksiąg Pisma Świętego, ale one są. I chociażby w jednym z tych pism, tak zwanej protoewangelii Jakuba, tam możemy odnaleźć taki ciekawy tekst, że Maryja po raz pierwszy usłyszała głos anioła, kiedy była przy studni, kiedy chciała zaczerpnąć wody, ale kiedy się rozejrzała, nie zobaczyła nikogo, więc pomyślała, może się przesłyszała, poszła do domu i tam właśnie odbywa się to drugie spotkanie Maryi z aniołem. Ona wówczas ma czynić purpurę, szkarłat, ma pleść tą zasłonę świątynną, symbol królewskości, która według tradycji potem miała się rozerwać w chwili śmierci Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, zatrzymajmy się przez chwilę w tym momencie przy Ewangelii. Bóg nie wybiera ludzi z wielkich miast, jakichś świetnie przygotowanych, z niezwykłymi predyspozycjami do wypełniania Jego jakże najważniejszej misji w świecie. Inicjatywa i moc należą do Niego. Ale zobacz, Bóg pragnie nam pokazać w ten sposób, że każdy z nas jest powołany do tego, aby przekazywać światu Jego Słowo, aby dawać świadectwo naszej miłości względem Boga. Pomyśl przez chwilę, czy w Twojej rodzinie, wśród tych najbliższych, jest łatwo Ci dawać świadectwo swojej wiary, miłości do Boga. Czy łatwo Ci jest mówić o Panu Bogu w rodzinie? Czy łatwo Ci jest uklęknąć ze swoim dzieckiem do modlitwy i czy o tym pamiętasz? Czy łatwo Ci pójść na niedzielną mszę świętą, znaleźć czas, porozmawiać z tymi najbliższymi o Ewangelii? Chociażby dzisiaj, gdybyś miał powiedzieć wczorajsza Ewangelia, co nam Bóg mówił, czy pamiętasz wczorajszą Ewangelię? A to zadanie możemy i powinniśmy robić każdego dnia, tak jak to czyniła Matka Najświętsza. Bóg przychodzi do Maryi bardzo zwyczajnie, bez zapowiedzi, pozdrawia ją tak, jak pozdrawiali się wówczas ludzie. Bądź pozdrowiona pełna łaski. Co to znaczy? To dosłownie jesteś wypełniona łaską Bożą po brzegi. Ponieważ Maryja jest człowiekiem z takim z krwi i kości, nie jest wymyśloną postacią przez ewangelistę, reaguje tak, jak pewnie nie jeden z nas by zareagował. Ona milczy, zmieszana, zupełnie zagubiona, nie rozumie, co dzieje się w jej domu.
wiadomość przekazana przez anioła brzmi w jej uszach jak takie religijne science fiction, nie? Stanie się matką Syna Bożego. Ona ma zostać królową, matką króla najpierw. To brzmi nieprawdopodobnie, a przecież nie jest to niemożliwe. I co Maryja robi? Maryja pyta, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Maryja chce wiedzieć, co Bóg pragnie pokazać jej przez to wydarzenie, gdzie Bóg pragnie ją zaprowadzić. Chce wejść w Boży poziom myślenia. A ty, drogi bracie, droga siostro, czy pytasz Pana Boga, co przez to czy inne wydarzenie chce ci powiedzieć w twoim życiu? Pytasz się Pana Boga, chociażby na modlitwie, dlaczego taki czy inny, nie wiem, problem, a może jakiś dramat wydarzył się w twoim domu, w twojej rodzinie albo w twoim sąsiedztwie? Dlaczego Bóg na przykład takim czy innym doświadczeniem cię dotknął i co przez to doświadczenie chce ci powiedzieć? Maryja o to pyta Boga. Znam takie osoby, które po przeżyciu takiego trudnego doświadczenia obraziły się na Pana Boga w cudzysłowie. Powiedziały, że jeżeli tak Pan Bóg działa, to przecież nie mam co z takim Bogiem przyjaźnić się. Ale czy zapytałeś Pana Boga o zdanie? Dlaczego chce albo co chce przez to wydarzenie mi powiedzieć? Maryja pyta Boga. Drogi bracie, droga siostro, może zabrzmi to dość kontrowersyjnie, ale dobrze jest zadawać Panu Bogu kłopotliwe pytania, bo tylko wtedy można uzyskać naprawdę oryginalne odpowiedzi. Maryja otrzymała kapitalną odpowiedź od Boga. Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego to święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Siostry i bracia, Maryja, godząc się na macierzyństwo, stała się matką króla i sama zaczęła królować. A jak Maryja sprawuje tę królewskość służby i miłości? Przede wszystkim czuwając nad nami, nad swoimi dziećmi. Nad dziećmi, które zwracają się do niej na modlitwie, aby podziękować, wypraszać. I zobacz, kiedy ostatni raz miałeś różaniec w ręku? Kiedy modliłeś się do Matki Najświętszej, jak jej dziecko, która prosi o pomoc i wstawiennictwo? Bo przecież jest królową, bardzo blisko swojego Syna. Kiedy modliłeś się litanią loretańską? Czy poznałeś taką piękną modlitwę, modlitwę trudną i wymagającą, nie ukrywam, modlitwę pompejańską, gdzie przez kolejnych 54 dni trzeba cały różanie, minimum te trzy części odmówić. I tu rzeczywiście trzeba wysiłku i serca i do Matki Świętszej głębokiej wiary, aby w ciągu dnia znaleźć jeszcze ten czas i moment na modlitwę, aby wychwalać Boga w tajemnicach różańca świętego. Moi kochani, dzisiaj wiele może i bliskich nam osób zapomina o Panu Bogu, że Bóg na nich czeka, że Bóg puka do naszego serca. Może i czasem my o tym zapominamy, bo tyle obowiązków, tyle zadań każdego dnia przecież mamy do wypełnienia. Jakiś czas temu rozmawiałem z taką nastoletnią dziewczyną, która na swój wiek była bardzo mądra i dojrzała. Przyszła tak zupełnie szczerze powiedzieć mi, że jest niewierząca. Owszem, mówi regularnie, chodzi na mszę świętą, korzysta z sakramentów, ale nie wierzy. Robi to tylko dla swoich rodziców. Mówiła, że czuje się w tym wszystkim bardzo zagubiona. Czy macie doświadczenie rozmowy z zagubionymi osobami? A może warto porozmawiać czasem ze swoim nastoletnim dzieckiem, synem czy córką? Porozmawiać o tak szczerze, o wierze, o Panu Bogu, o tym, co myślą, co czują. Jeśli ludzie dzisiaj odchodzą od Boga i zapominają, że On nieustannie na nich czeka, to często właśnie z tego jednego powodu nie rozpoznają Go w swoim życiu. Nie widzą, nie słyszą, nie czują. Maryja dzięki wierze zobaczyła, usłyszała i doświadczyła tej bardzo takiej bliskości Pana Boga w swoim sercu. A jak możemy takim osobom pomóc? Tylko i wyłącznie, moi kochani, świadectwem, a więc dzielenie się naszym doświadczeniem Pana Boga. Nie tylko imperatywem, masz pójść do kościoła, masz pójść do spowiedzi, masz się pomodlić wieczorem,
Raczej powinno to brzmieć: chodźmy razem na niedzielną mszę świętą, chodźmy razem do spowiedzi świętej, uklęknijmy razem do modlitwy. Jaki to jest piękny widok, kiedy rodzice wraz z dzieckiem, i to nie tylko przy okazji czy z racji pierwszej komunii świętej, stoją razem i korzystają z sakramentu spowiedzi, a następnie potem razem przyjmują komunię świętą, Pana Jezusa w komunii świętej. Siostry i bracia, wracając do tej nastoletniej dziewczyny, tak też starałem się mówić o Panu Bogu. Nie mówiłem jej o dogmacie na temat Trójcy Przenajświętszej, Trinitate świętego Augustyna. Nie opowiadałem o zwiastowaniu, o tej scenie, ale właśnie mówiłem o tych znakach i cudach, jakie Pan Bóg dokonuje w moim życiu. I moi kochani, nie to, żebym jakoś bardzo robił wam rachunek sumienia, ale jeśli wasze dzieci nie widzą działania Boga w waszym życiu, to prawdopodobnie nie zobaczą działania również Boga w swoim życiu. To prawda, że w niejednym doświadczeniu trudno nam rozpoznać ślady Boga. Często widzimy je dopiero, uwaga, po miesiącach, czasem nawet latach, co Pan Bóg mówi nam przez to wydarzenie. Maryja swoją misję tak na dobrą sprawę zrozumiała przy zmartwychwstaniu, a jej życie, 33 lata życia u boku Jezusa Chrystusa, było naznaczone wielkim cierpieniem, powiedzielibyśmy dramatem, kiedy patrzyła na cierpienie swojego Syna, ale nigdy w Niego nie zwątpiła. A po 33 latach zrozumiała tajemnicę swojej wybraństwa i swojego królowania. Siostry i bracia, Maryja postrzegana przez nas jako królowa, która spieszy nam każdemu z pomocą, tą cudowną pomocą. Jest ta piękna pieśń, taka antyfona, my ją często śpiewamy. Witaj królowo, Matko Miłosierdzia, do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. I w ten sposób Maryja wypełnia swoje królowanie wobec nas. Ona nas dotyka swoją czułą dłonią. Ona nas przygarnia do swego serca. Ona nigdy nas nie opuszcza, jeżeli my jako ufne dzieci będziemy do niej często się zwracać i wołać. I zakończę to słowo słowami, którymi zwracał się w IV wieku święty Efrem Syryjczyk: Dziewico czcigodna i dziedziczko królowo i pani, szczerz nasz i chroń pod swymi skrzydłami, by nie napastował nasz szatan, siewca zguby, i aby ten wróg nie zatriumfował nad nami. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba. I stał się człowiekiem. Został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo. A królestwu Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół.
i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Przedstawmy naszemu Panu pokorne prośby, wzywając wstawiennictwo Jego Najświętszej Matki. Módlmy się za Kościół Święty, niech Bóg obdarzy go pokojem, jednością, a jego pasterzy, papieża Franciszka, naszych biskupów, kapłanów, waszego proboszcza, wspomaga w troskach powierzone im owieczki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, na Ukrainie, tam gdzie trwają zbrojne konflikty ze sprawujących władzę. Także w naszej ojczyźnie niech Bóg kieruje ich umysłami, sercami, by służyli wspólnemu dobru swoim obywatelom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi młodych, doświadczonych trudnościami, cierpieniem z różnych powodów, czy z rozpadu rodzin. Niech Bóg przyniesie im pociechę, da nadzieję, męstwo w znoszeniu trudności i poprowadzi na dobre drogi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pamiętajmy o naszych zmarłych, z naszych rodzin, drogi naszemu sercu, naszych zmarłych dobrodziejach, zmarłych parafianach. Niech Bóg podaruje im wszystkie popełnione słabości i grzechy i przyjmie do chwały dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną w dniu odpustu. Niech Bóg pomoże nam współpracować ze swoją łaską, byśmy jak Maryja umieli poświęcić swoje życie dla zbawienia dusz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, nasza ucieczko i mocy, wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła. Udziel nam darów, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami. Niech łaska Twoja zawsze nam czystych duchów w obliczu wśród kwiatów wonna lilia. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia. Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy, abyś nas wspomagał, Twój Syn, który stał się człowiekiem i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami i z duchem Twoim w górę.
górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Błogosławiony idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus
bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Witaj, Jezu, bądźże pozdrowiony, Baranku Boży. Zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Chwalę Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha. Bóg mi rozkoszą serca i weselem. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę. Łaskawym okiem wejrzał na Dawida. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiębą, odtąd błogosławioną mnie nazywać. Bo wielkimi darami uczczą mam od tego, którego moc przedziwna święte imię. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion. Święty, rozkoszył mnie, jeśli uchwychał nadęty. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne. Wywyższył, uwielmożnił w pokorę. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spał. Bogatów strach opuścił i nędznie rozpuścił. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie. Módlmy się. Oddaję cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz Krzysztof w swojej homilii mówił o deszczu łask, które spadły na ziemię. Taki deszcz łask z gradem spadł na naszą ziemię przed chwilą, godzinę temu, ale już jest piękna pogoda, będzie procesja za chwilę. Chciałbym księdzu Krzysztofowi, naszemu sąsiadowi, wikaremu z parafii Miłosierdzia Bożego, podziękować za podjęcie kaznodziejstwa w tym dniu, rano o 8, teraz o 18, przewodniczenie i modlitwę za nas wszystkich, tutaj za parafian, Bóg zapłać. Księdzu Andrzejowi za to, że przybył z Czynicy, żeby się z nami modlić. No i na ręce księdza dziekana Marka składam podziękowania wszystkim kapłanom z dekanatu, którzy są. Konfesjonale służą, a także dojadą jeszcze na poczęstunek za chwilę na plebanii. Bóg zapłać. Księdzu dziekanowi też dziękujemy, że do koncelebry się dołączył i do modlitwy za nas. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza. Dziękuję lektorowi Patrykowi, Antosi, która śpiewała psalmi, pani Halince, która rano prześpiewała i przeczytała wszystkie modlitwy liturgiczne. Dziękuję delegacjom, przede wszystkim wieńca ze starościnami na czele, paniom, które tutaj są obecne, które zaraz podejmą wieniec, dziewczynkom, które się do tej roli wieńca przygotowują, bo to są katolickie dzieci z katolickich rodzin. No i Fabianek, który tutaj jest dzielnym strażakiem, za chwilę będzie prowadził cały poczet wieńcowy. Także Bóg zapłać wam za waszą obecność, za wasze tutaj ten trud, bo to jest trud taki trochę, który podejmujecie. Chłopakom, strażakom młodszym, juniorom, prawda, też dziękujemy, bo zawsze są na takich uroczystościach. Dziękuję też Straży Ochotniczej Straży Pożarnej Jasłonie Głowice za obecność i zawsze za pomoc wszelaką. Dziękuję paniom, które zadbały o kwiaty, rabatki wokół kościoła i plebanii. Pani Anecie, pani Małgorzacie, pani Iwonie i pani Monice. Dziękuję druhom Maciejowi i Jakubowi za posprzątanie pozostałości po remoncie klimatyzacji. Dziękuję też państwu Szarkom za sprzątnięcie gruzu i cegieł. Dziękuję paniom Katarzynie i Agnieszce za dekorację kwiatową. Przepiękna w tym roku wyszła. Jesteśmy dumni z tych pań, które ciągle pomagają przy dekoracji kościoła. Dziękuję pani Krystynie za przygotowanie obrusów i bielizny kielichowej, panom organistom, obecnemu Łukaszowi i panu Rafałowi, który rano przygrywał do mszy świętej. Dziękuję za różne wiktuały stołu, które dotarły na plebanię. Dziękuję paniom, które przygotowały poczęstunek dla kapłanów, pani Lucynie i pani Urszuli. Panu sołtysowi Bóg zapłać za trud fotografowania i za chwilę będziemy na stronie internetowej naszej parafii
Dziękuję też dziewczynkom, które się odważyły ubrać białe stroje i przyszły tu pięknie sypać kwiaty. Chyba, że same kwiatki pójdą tylko w procesji, bo pewnie tych kwiatów coraz mniej w ogródkach. Wszystkim dziękuję za obecność, za modlitwy, no bo to nasze święto. Matka Boża nam pomaga, bo do niej się modlimy, do niej się uciekamy, jesteśmy jej dziećmi i ją naśladujemy. I oby tak było. Wszystkim Bóg zapłać i teraz podejmiemy procesję eucharystyczną. Wyjdzie krzyż za Chrystii, utworzy się procesja. Bardzo proszę już się przygotowywać z wieńcem, już podejść sobie, wziąć wieniec. Baldachim, bardzo proszę, tutaj te figurki, kto tam może, można feretrony pobrać. Tam są dwie chorągwie z tyłu już wystawione. Bardzo proszę, formujemy procesję eucharystyczną. Pan organista podegra jakąś melodyjkę, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a później zrobimy wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios. Bój srogi nęka, daj siłę pomoc, ześli nam jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech on wieczysty
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, Eruby, Serafinowie, żony czystej pieśni głosy. Święty, święty nad święty, zastępów Król łaskawy, pełne niebo z krębym ziemi, majestatów Twojej chwały, apostołów Tobie grzesza, proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść poświęcę. Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyodrodzi się człowieka, nie wzgardziłeś panny łonem. Tyś pokruszył śmierć i wroga, star jej oścień klęki nowie, i rajskie Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym. Chwalmy i wywyższajmy Go. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebios. Chwalebny, sławny i wywyższony na wieki. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarbnie przebrany, dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary. I nieustannie błagamy Twą dobroć, abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych, których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie. Wielbię Ciebie. Wielbię Ciebie. O żywy chlebie, Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Maryjo Królowo Polski, Królowo